kiedy na początku tego roku rozpoczynano remont na odcinku między Tysiąclecia a Graniczną, wtedy podawano informację, iż druga część, czyli od Tysiąclecia do Dworca, rozpocznie się ten remont we wrześniu i będą prowadzone tutaj między innymi prace kanalizacyjne. Tymczasem dziś mamy połowę lipca i zwróćmy uwagę, tutaj już na odcinku od skrzyżowania z Wybickiego w zasadzie do Marii Schulz już mamy właśnie jakieś prace kanalizacyjne prowadzone. Mamy na tym odcinku wyłączenie prawego pasa, mamy ograniczenie do 30, oczywiście wraz z zakazem wyprzedzania. No i sam, że tak powiem, jestem ciekaw, czy te prace to już jest początek tego drugiego etapu, że za chwileczkę faktycznie będą wchodziły ekipy, które zaczną remontować ten odcinek do dworca, czy może jest to po prostu jakaś zwykła naprawa tudzież wymiana elementów kanalizacji prowadzona przez chociażby miejskie wodociągi. Tego powiem szczerze, na moment nagrywania filmu nie wiem, sam tego jestem ciekaw, jak już wspominałem. Mam nadzieję, że tak, że to już jest początek tych prac, że za chwileczkę wejdą tutaj ekipy remontowe i tak naprawdę, że drugi etap, można powiedzieć, będzie prowadzony prawie że równolegle z etapem trzecim, czyli z budową centrum przesiadkowego przy dworcu w Gołonogu oraz tunelem zamiast przejazdu przez torowisko.